usłyszeliśmy tak od Sydneya Polaka, że właśnie hip-hop w Polsce ciągnie sprzedaż, tak jakby, że płyty legalnie sprzedają się najbardziej hip-hopowe. I jak myślisz, czy to zależy właśnie od publiki, od muzyki hip-hopowej? Od czego to zależy? Zależy to od bardzo wielu czynników. Najważniejsza sytuacja jest taka, że kiedyś hip-hopowe zespoły były wydawane przez duże koncerny, managersy, w pewnym czasie jakby całe pieniądze i cała myśl wypłynęła do labeli, które stworzyli sami raperzy. Mamy Prosto, mamy Spadyzor Records, mamy Asphalt Records, mamy Respect Records, mamy Flow, Uptown Records, mamy, wiesz, wytwórnie, o to chodzi, Fandango od Miłosza. Wszystkie pieniądze wypłynęły do prywatnych hip-hopowych rąk i z tego się cieszę bardzo, bo jakby w pewnym momencie jakby hip-hopowa kultura zabrała to wszystko i odbiła na bok, nie? I stworzyła swoje własne festiwale, swoje własne dystrybucje, swoje własne miejsca, gdzie studia, gdzie artyści nagrywają. Oni są w zasadzie z boku jakby całego tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w mainstreamie, w tym markecie, gdzie artyści wydają płyty w mainstreamie, nie? To zawsze bardzo dziwi wszystkie gwiazdy mainstreamu, że hip-hopowa płyta ma Olis na przykład, nie? Albo jest trzecia, albo druga, albo coś, nie? No bo hip-hop wypracował sobie swoje własne struktury, własne miejsca, gdzie może te płyty sprzedawać i ma się dobrze i tak trzymać. Okej, dzięki. Ale i myślisz, że to też zależy od po prostu przesłania muzyki hip-hopowej? Zależy od zaangażowania i wydawców, i zespołów, i jakości teledysków, i jakości produkcji, i jakości wszystkiego, co robią ci hip-hopowcy razem. Nawet koszulek albo logotypu na ich koszulkach. Wszystko polega na tym, żeby to było zrobione naprawdę fajnie, naprawdę dobrze i wtedy zaczyna ta kultura po prostu żyć. Rekomenduję wam na pewno legalne źródła ściągania po prostu wszystkich kawałków. Bądźcie świadomi tego, że my też popełniamy i wydajemy dużo kasy na to, żeby zrobić taką płytę. Więc jakby nielegalne ściąganie pozbawia mnie jakby nawet zwrotu kosztów za to. Bardzo do was apeluję, żebyście ściągali z legalnych źródeł, płacąc malutką, malusieńką, malunienieczką cegiełeczkę na to, żeby artyści dostali to, co wydali. Chociaż tyle, bo to nie chodzi o to, żeby zarabiać na wielkie wytwórnie albo na wielkie samochody, drogie, wille, tylko chociaż po to, żeby te pieniądze się zwróciły i po to, żeby ten artysta mógł dalej funkcjonować. Pamiętajcie o tym.